godzin temu w Warszawie zawiązał się Obywatelski Komitet na rzecz przywrócenia dopłat dla studentów do biletów do 49%. Tak wygląda logo naszej akcji oraz zapraszam na stronę internetową www.ulgidlastudentów.pl. Mamy swoich przedstawicieli w 49 byłych miastach wojewódzkich i mamy 4 miesiące czasu na zebranie 100 tysięcy podpisów. Mamy nadzieję, że będą popierać nas wszystkie opcje polityczne. Każda partia w kampanii mówi, że popiera ludzi młodych oraz wyrównywanie szans wśród młodzieży. No i z tym wyrównywaniem szans jeszcze powiem raz, o co chodzi. Najczęściej to jest tak, że studenci dojeżdżają nie z dużych miast do małych, tylko najczęściej właśnie z małych do większych. W 2001 roku zabrano te dopłaty, które wynosiły kiedyś 50%. Może pokażę. Kiedyś bilet 50% z 1999 roku wyglądał jeszcze tak. To już jest historyczny bilet tak naprawdę. Po czym już 2006 bilet 37% już odpowiednio wyższy. Mamy nadzieję, że w ciągu około pół roku będziemy mogli taki bilet w ręku już trzymać i podróżować pociągiem. Dlaczego 49? Bo to jest zawsze takie pytanie, które od razu się nasuwa, a nie 50. Ponieważ istnieje jeszcze druga ustawa, która reguluje, jakie to są stawki, czyli mówi, że 67, 49, jeszcze inne stawki. Po prostu 50% polskie prawo nie przewiduje na dojazd do PKP ani PKS, tylko 49. No liczymy, że przez 4 miesiące uda nam się zorganizować parę akcji towarzyszących. Liczymy na współpracę z bydgoskimi klubami, że będą się odbywały specjalne akcje, podczas których będzie można, studenci będą składali podpisy oraz będą te akcje tematyczne związane z naszą inicjatywą. Pojawią się plakaty na uczelniach, ulotki. No i przez 4 miesiące mamy nadzieję, że oprócz tej kwestii, tak jak powiedziałem, imprezy, wydarzenia poboczne, jednak uda nam się podstawowy cel uzyskać, czyli 100 tysięcy podpisów. 4 osoby na jedną dziewczynę napadły, no. Ja jestem studentką, więc nie wiem, właśnie na chwilę teraz. Większej takiej rzeczy.